Witam Was serdecznie do tej kamery i witam Was serdecznie do tej kamery. Dzisiaj robię następny etap, mielę kiełbasę. I tutaj mam polędwice, polędwiczki, 3,35 kg. Tutaj mam schab, 3 kg i 3 kg miałem, nie łopatki, tylko karczka. Ja to podzieliłem tak, że mam pierwszej klasy, mam takiego chudego mam 6,7 kg, drugą klasę mam 4 kg, trzecią z czwartą mam tutaj, to są bardziej tłuste, takie mniejsze kawałki i takie trochę więcej z mięsem, mam 2,700. Czwartej i 3,600 trzeciej klasy. Tak mniej więcej to sobie zrobiłem. Razem mam 17 kg z kawałkiem. Dam 200 g czosnku, 54 g pieprzu i 27 g jałowca i 27 g majeranku. Dałem około więcej niż 10 g na kilogram czosnku. Dałem 3 gramy na kilo pieprzu i 1,5 grama majeranku i 1,5 grama jałowca dałem. Czosnek będę mielił na sitko 3 razem z tym tłustym. I część tłustego zmielę na sitko 3, część może na grubszym sitku, być może na szósteczce. Także zobaczymy. Startujemy z mieleniem. Tu sobie odłożę i tutaj mam takie cienkie paski, to się już pekluje, bo to zapeklowałem wczoraj, to się już pekluje 24 godziny. Ja to zmielę, dodam, wymieszam, dodam przyprawy, zostawię to do wieczora. Wieczorem wezmę i nabiję wielita i rano to uwędzę. Taki jest plan. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. W najgorszym wypadku nabiję będę rano, ale to powiem Wam, jak będę to robił, będą przybitki. Dobra, zaczynamy, jedziemy z mieleniem. Pojedziemy trochę czosnku podczas mielenia. Trzyma się nieźle, już się trzyma mięso kupy.
Do tego dodam majeranku, tam do tłustego dodałem inne rzeczy. Z tym wymieszam majeranek. Potem będę po kolei te klasy ze sobą mieszał. To sobie od razu przemieszam. To już po tym się klei. Po zmieleniu. Okej. Odstawię na bok. Teraz zmielę schab na 10 częściowo, a może 12 dam. Dam 12. Skończyłem mielić, nie pokażę Wam mieszania, no bo to sporo zejdzie, mam kilka misek, potem pokażę Wam już dopiero nadziewanie, także do usłyszenia. Teraz zmiana jelit na grube i nadziewamy kiełbasę farmera. To co, spróbuję nabijać, co? No przyjdę. Mógłbym. Tak wyglądają rzeki.
A tutaj autorka tych ładnych kiełbasek. Pomachaj. Wyżej tą rękę, bo nie widać. O. A to autor tego dzieła wspaniałego. Elegancka. Podoba się, bo mi się podoba. Podoba się wam, bo mi się podobają. Mucha nie siada. Mucha się nie siada. Siada mucha czy nie siada mucha? Mucha nie siada. Mucha nie siada. A niech siądzie tylko, to zobaczy. Także do usłyszenia i może jakieś przebitki z wędzenia i po wędzeniu. Ale to się zastanowię. Dobranoc. No to ja zakończyłem podpiekanie. Pokażę wam jak wyszło. Wyszły tak. Jak się wam podobają? Jeszcze grzałki ciepłe. Dla mnie wyszły przednio. Czy możecie być ciszej trochę? Ja to wideo nagrywam. Witam was serdecznie. Witam was serdecznie. Zrobię jeszcze raz. Zrobię jeszcze raz.